Dzisiaj przybliżę historię rakietników w zapomnianej polskiej formacji wojskowej z czasów królestwa kongresowego i powstania listopadowego. Z góry proszę o wyrozumiałość za przypadkowe pomylenie francuskiego miasta Boulogne z włoską Bolonią. Ryszard Kapuściński powiedział. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą, i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marci. 25 lutego 1831 roku na polach Olszynki Grochowskiej doszło do dramatycznego starcia między wojskami polskimi a rosyjskimi. Dla Polaków bitwa ta była kluczowa. Jej wynik mógł przesądzić o obronie Warszawy przed nadciągającymi siłami rosyjskimi. Rosjanie z kolei dążyli do przełamania polskich linii obrony i otwarcia drogi na stolicę. Siły były nierówne, ale Polacy liczyli na skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów i broni, co mogło przechylić szale zwycięstwa na ich korzyść. Na arenę wkroczyli rakietnicy. W trakcie bitwy o Olszynkę Grochowską odegrali oni znaczącą rolę, szczególnie w kluczowym momencie, gdy rosyjska jazda szykowała się do decydującej szarży. To właśnie wtedy polscy rakietnicy wystrzelili race kongrewskie, kierując je na oddziały wroga. Te nowatorskie dla Rosjan pociski zasiały strach i chaos w ich szeregach. Zaskoczeni piechurzy oraz konnica wpadli w panikę, co doprowadziło do rozbicia formacji i skutecznego udaremnienia szarży, która mogła przełamać polską obronę. Sukces rakietników w bitwie o Olszynkę-Grochowską był wynikiem wielu istotnych czynników. Przede wszystkim, race kongrewskie były zupełną nowością na polu walki, przez co Rosjanie nie mieli świadomości ani doświadczenia w obronie przed nimi. Efekty dźwiękowe i wizualne, jakie towarzyszyły wystrzałom, głośne eksplozje i jasne płomienie, zdezorganizowały szyki wroga, wprowadzając zamęt i niepewność. To właśnie ten psychologiczny aspekt odegrał kluczową rolę w przebiegu starcia. Relacje Henryka Janko, który był naocznym świadkiem tych wydarzeń, dostarczając cennych informacji na temat wpływu rad na morale rosyjskich żołnierzy. Jego wspomnienia są dowodem na to, jak technologia, nawet w starciu z przeważającymi siłami wroga, może odwrócić los bitwy. Chociaż bitwa o Olszynkę Grochowską jest najbardziej znanym przykładem zastosowania rakiet, rakietnicy odegrali także ważną rolę w innych starciach powstania listopadowego. Na przykład w bitwie pod Stoczkiem w lutym 1831 roku również wnieśli istotny wkład w przebieg walk. Mimo że ich udział był tam mniej spektakularny niż pod Olszynką Grochowską, to jednak pokazał, że nawet niewielkie oddziały wyposażone w nowoczesną broń mogą znacząco wpłynąć na wynik starcia. Race kongrewskie, chociaż nie odznaczały się one dużą precyzją, ich zasięg czynił je skutecznymi na otwartych polach bitew, takich jak Olszynka Grochowska. Widok ognistych smug przecinających niebo i eksplodujących nad głowami żołnierzy był wówczas czymś zupełnie nowym i przerażającym. Race mogły stanowić przełom w sztuce wojennej początku XIX wieku. Potrafiły siać popłok w szeregach nieprzygotowanego przeciwnika dzięki swoim ogniowym i psychologicznym efektom. Stosowano je w różnych konfliktach na całym świecie, w tym wcześniej w wojnach napoleońskich. Szczególnie ich udział w bitwie o Olszynkę jest świadectwem umiejętności pierwszych polskich wojsk rakietowych. Wspomniany Henryk Janko w swoich zapiskach szczegółowo opisał ten moment, okazując, jak znaczny wpływ miały te pociski na wynik starcia i upadek morale wroga. Pierwsze wzmianki o rakietach znajdują się w chińskich manuskryptach z 1130 roku. Wówczas rakiety występowały głównie w formie dzid, które były przymocowane do prostych silników rakietowych. Dzida rakietowa wynaleziona w XIII wieku była jednym z pierwszych zastosowań rakiet w konflikcie zbrojnym. W miarę rozwoju technologii rakietowej i prochu czarnego, technologia ta zaczęła się rozprzestrzeniać poza granicę Chin. Kluczowym momentem w tej historii było przejęcie technologii przez Mongołów. Pod wodzą Chinggis i jego następców Mongołowie zdobyli rozległe terytoria i rozprzestrzenili technologię rakietową na zachód. Ich podboje miały nie tylko charakter militarny, ale również technologiczny, co przyczyniło się do przeniesienia wiedzy o prochu i rakietach do innych regionów. W bitwie pod Legnicą w 1241 roku polscy rycerze zetknęli się z rakietami używanymi przez Mongołów. Były to latawce w kształcie smoków z przymocowanymi rakietami, mające na celu wywołanie paniki wśród obrońców, ale nie bezpośrednie zniszczenie. Rakiety więc dotarły do Europy w XIII wieku, jednak ich zastosowanie było początkowo ograniczone. W tym okresie były używane głównie do celów rozrywkowych, takich jak fajerwerki, a ich potencjał wojskowy nie był jeszcze w pełni dostrzegany. Jednak tę historię należałoby zacząć od postaci Kazimierza Siemienowicza. Polskiego teoretyka i praktyka artylerii z XVII wieku, którego działalność miała istotny wpływ na rozwój sztuki wojennej, jednak pozostaje on mało znany szerokiemu gronu odbiorców. Urodzony około 1600 roku, Siemienowicz zapisał się w historii jako jeden z kluczowych teoretyków artylerii tamtych czasów. Chodzący z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego, prawdopodobnie z rodziny ubogiej szlachty, od wczesnych lat dążył do zdobycia wykształcenia które później umożliwiło mu wprowadzenia przełomowych innowacji w dziedzinie artylerii. Siemienowicz uzyskał szerokie wykształcenie, w tym także humanistyczne, co było rzadkością wśród inżynierów wojskowych jego epoki. Studiował na Akademii Wileńskiej, gdzie w 1651 roku uzyskał tytuł magistra sztuk wyzwolonych i filozofii. Jego zainteresowania nie ograniczały się jednak wyłącznie do nauk humanistycznych. Zdobył również dogłębne wykształcenie techniczne, które posłużyło mu w późniejszych pracach inżynierskich. Podczas pobytu za granicą, w tym w Niderlandach, Siemienowicz zdobył doświadczenie wojskowe, służąc pod dowództwem Wilhelma Henryka, księcia orańskiego. Brał udział w działaniach wojennych, takich jak oblężenie twierdz Hulst i Murspi. Co pozwoliło mu zebrać praktyczną wiedzę, później wykorzystaną w jego badaniach. Najważniejszym dziełem Siemianowicza jest Artis Maniae Artillerie Pars Prima, czyli Wielka Artyleria, część pierwsza. Opublikowane po raz pierwszy w 1650 roku w Amsterdamie. Ta monumentalna praca, napisana po łacinie, przez niemal dwa stulecia stanowiła podstawowy podręcznik artylerii w Europie. Była to publikacja na owe czasy pionierska, zawierająca nie tylko teoretyczne podstawy artylerii, ale także opisy technologii, produkcji rakiet oraz inżynierii wojskowej. Siemienowicz przedstawił w niej między innymi metody wytwarzania rakiet wielostopniowych, które stały się inspiracją dla późniejszych konstrukcji, takich jak Sputnik 1 czy Explorer 1. Jego prace wyprzedzały swą epokę, a idee w nich zawarte doceniono dopiero wieki później. Dzieło siemienowicza, choć cenione przez współczesnych, nie przyniosło mu ani bogactwa, ani sławy. Po publikacji siemienowicz zniknął z hard historii, a druga część jego dzieła, która miała rozszerzać tematykę poruszaną w pierwszej, nigdy nie została odnaleziona. Pomimo tego jego prace miały ogromny wpływ na rozwój artylerii i inżynierii wojskowej. Idee i koncepcje tu zawarte było wykorzystywane przez inżynierów wojskowych przez następne dwa stulecia, a Kazimierz Siemienowicz jest uznawany za jednego z pionierów nowoczesnej inżynierii wojskowej. Mimo, że żył w XVII wieku, jego wpływ na współczesne technologie wojskowe jest niepodważalny. Prace nad rakietami wielostopniowymi zostały docenione dopiero w XX wieku, kiedy konstrukcje rakietowe umożliwiły ludzkości podbój kosmosu. Siemianowicz jest dziś uznawany za jednego z prekursorów tej technologii, a jego nazwisko stawia się obok takich postaci jak Konrad Haas, który również wniósł znaczący wkład w rozwój tej dziedziny. W Polsce jego imieniem nazwano m.in. Ulicę w Krakowie oraz Zawody Rakiet Amatorskich, które odbywają się od roku 1962. William Congreve, postać z przełomu XVIII i XIX wieku, znacząco wpłynął na historię technologii wojskowej. Angielski wynalazca odegrał kluczową rolę w rozwoju broni rakietowej oraz innych innowacji technologicznych, które zdefiniowały kierunek rozwoju broni palnej i technologii wojskowej w XIX wieku. William Congreve urodził się w 1772 roku w Kent jako syn generała Williama Congreva, który kierował królewskim laboratorium uzbrojenia. Ukończył studia prawnicze na Trinity College w Cambridge. Wbrew powszechnym przekonaniom, Kongriff nigdy nie służył w armii, a tytuł pułkownika artylerii, który nosił, miał jedynie charakter honorowy. Od 1804 roku rozpoczął pracę nad udoskonaleniem broni rakietowej właśnie w królewskim Laboratorium Uzbrojenia, zarządzanym przez jego ojca. Rakiety, które wcześniej rzadko wykorzystywano w Europie, zyskały nową jakość dzięki jego innowacjom. Congreve zaprojektował różnorodne typy rakiet, w tym modele z żelazną komorą spalania oraz statecznikami tyczkowymi, co znacznie poprawiło ich celność, zasięg i skuteczność. Największe znaczenie rakiety Congreve'a zyskały podczas wojen napoleońskich. Po raz pierwszy użyto ich w Bolonii w listopadzie 1805 roku. Mimo że pierwszy atak nie przyniósł oczekiwanych wyników, kolejny, przeprowadzony 8 października 1806 roku, doprowadził do poważnych zniszczeń w mieście. Rakiety te były również używane podczas ostrzału Kopenhagi w 1807 roku, co przyspieszyło kapitulację miasta. W 1813 roku tutaj historia z naszego podwórka ostrzelano niby Gdańsk, powodując podobnie dramatyczne skutki. Rakiety Congreva odegrały istotną rolę także w wojnie w Stanach Zjednoczonych, bo w bitwie o Fort McHenry pod Baltimore w 1814 roku ich użycie przez Brytyjczyków zainspirowało powstanie amerykańskiego hymnu narodowego, The Star Spangled Banner, gdzie wspomina się oślepiającą czerwień rakiet – Rocket's Red Glare. Oprócz prac nad rakietami, William Congreve dokonał wielu innowacji technologicznych. Jego wynalazki obejmowały militarne rozwiązania, takie jak mocowania do broni palnej, które wykorzystywało siłę odrzutu dla poprawy celności, detonator czasowy umożliwiający precyzyjne eksplozje oraz spadochron do rakiet, zwiększający ich zasięg i dokładność. Congreve był również zaangażowany w projekty inżynieryjne, takie jak wodno-pneumatyczne zamykanie kanałów oraz śluzy usprawniające funkcjonowanie mechanizmów wojskowych i cywilnych. Odegrał również istotną rolę w rozwoju technologii drukarskiej, umożliwiając powstanie kolorowych wydruków. Ponadto Congreve udoskonalił metody produkcji prochu strzelniczego, ogni sztucznych czy mierników gazu. Wprowadził także innowacje w dziedzinie zabezpieczenia budynków przed pożarami oraz technikach łączenia różnych metali. W Polsce rakiety zaprojektowane przez Williama Congriwa były znane jako race kongrewskie, race, które zostały użyte w bitwie, o której opowiedziałem w naszym intro. Race były przedmiotem badań polskiego inżyniera wojskowego Józefa Bema w latach 1815-1819. W 1820 roku w Weimarze opublikowano raport Bema dotyczący jego eksperymentów, który został przetłumaczony na język polski i wydany dopiero w 1953 roku pod tytułem Uwagi o rakietach zapalających. Czym były rakiety Congriwa, zwane jak już mówiłem po polsku racami kongrewskimi? Inspiracją dla Congriwa było bezpośrednie rozwinięcie technologii rakietowej używane przez wojska Majsuru podczas wojen z Brytyjczykami w Indiach w XVIII wieku. Nawiasem mówiąc, miasto pełniło funkcję stolicy Królestwa Majsuru przez prawie sześć wieków – od 1399 roku do 1947. Wczesne wersje rakiet Congriva były stosunkowo prostą konstrukcją. Metalowa rura, wypełniona czarnym prochem, służyła jako napęd. Stabilność lotu zapewniał długi pręt przymocowany do korpusu rakiety, nazwany wcześniej po włosku Rokietta. Od czego wzięła się sama nazwa rakieta? W miarę rozwoju technologii William Congreve wprowadzał kolejne usprawnienia. Początkowo pręd mocowano z boku głowicy, jednak późniejsze umieszczenie go centralnie znacznie poprawiło stabilność rakiety w locie. Dodatkowo konstrukcja została wzbogacona o skrzydełka, które, nadając rakiecie ruch obrotowy, jeszcze bardziej stabilizowały jej tor. Congreve zaprojektował różne typy rakiet. Które różniły się zarówno wielkością, jak i przeznaczeniem. Ciężkie rakiety, wykorzystywane głównie przez Royal Navy i Royal Marine Artillery, służyły do bombardowań oraz oblężeń. Największe z nich mogły przenieść ładunek wybuchowy o masie aż 50 funtów. Średnie rakiety, dostępne w wersjach różnych, z ładunkami zapalającymi, granatami oraz kartaczami, były stosowane na polu bitwy i w artylerii oblężniczej. Kartacze to nie tylko wspaniałe danie kuchni litewskiej, w artylerii to pociski artyleryjskie z lekką obudową wypełnioną kulistymi odłamkami. Lekkie rakiety z kolei przeznaczone były głównie do artylerii polowej. Mogły być używane zarówno przez Royal Marine Artillery, jak i Royal Horse Artillery. Ich zasięg, sięgający 3,5 tysiąca yardów dla rakiet o wadze 42 funtów, czynił je skutecznymi na długich dystansach. 3,5 tysiąca yardów to ponad 3 kilometry rakiety kongliwa mogły być odpalane z różnych urządzeń, z których najczęściej wykorzystywano machiny na kołach ciągnione przez konie. Urządzenia te były wyposażone w rynny do umieszczenia rakiet oraz mechanizmy umożliwiające ustawienie rynen pod różnymi kątami. Co pozwalało jednoczesne odpalenie kilku rakiet, znacząco zwiększając siłę ognia. Pierwotna wersja Katiuszy, zwanej później organami Stalina. Choć celność rakiet Congrewa była ograniczona, ich efekt psychologiczny na przeciwniku był ogromny. Eksplozje, dym i ogień wywoływały panikę, szczególnie wśród koni, co mogło doprowadzić do dezorganizacji oddziałów kawalerii. Dodatkowo, głośne wybuchy i niszcząca siła rakiet miały wpływ na morale przeciwnika, co nierzadko przesądza o wyniku bitwy. Oprócz psychologicznego oddziaływania, rakiety Kongriwa miały jednak mimo wszystko znaczący efekt fizyczny. Mogły nie tylko ranić przeciwników, ale także wzniecać pożary, co czyniło je szczególnie groźnym narzędziem podczas oblężeń. A jak powstały pierwsze polskie wojska rakietowe? Oczywiście początkowa faza to wspomniane już prace koncepcyjne ówczesnego pułkownika Józefa Bema. Pierwszy polski korpus rakietników wyróżniał się jako wyjątkowa jednostka w strukturach armii Królestwa Polskiego. Składał się z dwóch różnych pododdziałów, które różniły się przeznaczeniem i strukturą organizacyjną. W skład korpusu wchodziły pół bateria rakietników konnych oraz półkompania rakietników pieszych. Każda z tych formacji pełniła inne funkcje, jednak razem tworzyły spójny, skuteczny zespół gotowy do podjęcia najtrudniejszych zadań na polu bitwy. Półbateria rakietników konnych stanowiła jeden z dwóch pododdziałów polskiego korpusu rakietników. Zgodnie z nazwą była to formacja konna, co umożliwiało szybkie przemieszczanie się i udzielanie wsparcia bojowego na dużą odległość. Jej głównym zadaniem było precyzyjne ostrzeliwanie celów rakietami na znaczną odległość. Dzięki swojej mobilności i zasięgowi, półbateria mogła skutecznie zdezorganizować działania przeciwnika. Na czele półbaterii rakietników konnych stał kapitan Józef Jaszowski, doświadczony oficer o dużych umiejętnościach strategicznych, uczestnik wojen napoleońskich, który karierę wojskową rozpoczął jeszcze w czasach Księstwa Warszawskiego. Jego dowodzenie miało kluczowe znaczenie dla efektywności oddziału. Zwłaszcza w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji i precyzyjnego kierowania. Pod jego wpływem półbateria stała się jedną z najważniejszych jednostek w korpusie. W 1830 roku skład osobowy półbaterii rakietników konnych liczył 126 żołnierzy, w tym 7 oficerów. Była to niewielka, lecz doskonale wyszkolona, zgrana formacja, gotowa do działania w każdych warunkach. Specjaliści z zabytkowego Zakładu Hutniczego w maleńcu zrekonstruowali wyrzutnie rakiet kongrewskich oraz same rakiety, odtwarzając je zgodnie z planami generała Józefa Bema z lat XX XIX wieku. Dyrektor instytucji dr Maciej Chłopek podkreśla, że ta inicjatywa nie tylko uczciła rocznicę powstania listopadowego, ale również poszerzyła wiedzę o mało znanych elementach polskiej historii militarnej. Rekonstrukcja odegrała istotną rolę edukacyjną i kulturową, pokazując, jakimi środkami nasi przodkowie walczyli o niepodległość oraz jak innowacje technologiczne wpływały na bieg wydarzeń. Broń była prezentowana w działaniu. Zabytkowy zakład hutniczy, omawiany w podcaście Świętokrzyskie kolebka polskiego hutnictwa z Markiem Czesakiem pozdrawiam Marka znajduje się we wsi Maleniec, w powiecie Koneckim. W północno-zachodniej części Województwa Świętokrzyskiego. Zakład mieści się w zespole budynków, dawnej walcowni i gwoździarni. Wiosną 1944 roku mieszkańcy podlaskich wsi, w tym sarnaków, zaczęli zauważać na niebie niezwykłe zjawiska. Przez niebo, z niespotykaną dotąd prędkością, przewyższającą wszelkie znane samoloty przelatywało obiekty, pozostawiające za sobą długie jasne smugi. Czasami te tajemnicze obiekty wybuchały w powietrzu, rozsiewając wokół fragmenty nieznanych materiałów, takich jak duraluminium, kolorowe przewody oraz zagadkowe urządzenia pełne kabli i lamp. Dla lokalnej ludności były to cenne znaleziska, z których wytwarzali narzędzia, bransoletki, a także podejmowali próby zrozumienia ich funkcji. Wkrótce po każdej eksplozji w okolicach Sarnaków zaczęły pojawiać się niemieckie ciężarówki wypełnione żołnierzami, którzy skrupulatnie zbierali szczątki tych niezwykłych obiektów. Mieszkańcy szybko zorientowali się, że mają do czynienia z czymś więcej niż tylko latającymi torpedami. Niemcy zabezpieczali teren z wielką dokładnością, a nawet zainstalowali stały oddział wojskowy w budynków szkoły w Sarnakach, co jeszcze bardziej podkreślało wyjątkowy charakter tej operacji. Ale to temat na inną opowieść, którą planujemy dla Was z Arkiem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres gmail.com.